Cześć, siemano, ja jestem Majster Piżu, a to jest Leko Pro 2, czyli bardzo ciekawa alternatywa dla telefonów Xiaomi ze średniej półki. Niestety nie obyło się bez wad, jak na przykład nie do końca przetłumaczony soft i parę innych rzeczy. O czym dokładniej, tego dowiecie się z recenzji, na którą teraz zapraszam. Lekko przedzielony nas w zwykłym białym opakowaniu i zwykły jest też zestaw, czyli telefon, papierologia, kabel USB typu C, ładowarka z szybkim ładowaniem, a także przejściówka z USB typu C na jacka, ponieważ telefon nie posiada wejścia na słuchawki jack 3,5 mm. Trzeba przyznać, że Lekko ma swój własny indywidualny design, który może się podobać bądź też nie, ale ja wam powiem, że każda dziewczyna, każda kobieta, która widziała ten telefon, tym bardziej w kolorze rose gold, który ja mam, mówiła, że jest ten telefon po prostu śliczny, a w dodatku świetnie wykonany. Ja temu nie zaprzeczę. Telefon jest świetnie wykonany, pomimo że ma z tyłu dwie plastikowe wstawki, one nie skrzypią i nawet ładnie tutaj wyglądają. Wokół telefonu biegnie aluminiowa ramka, która jest wykończona szlifami. Z tyłu mamy czytnik linii papilarnej, który jest wykonany z jakby lustra i to naprawdę dodaje takiej elegancji i... I to dodaje takiej elegancji do całego wyglądu telefonu. Z przodu nie podoba mi się fakt, że zostały tutaj ukryte czarne, grube ramki wokół wyświetlacza. Okej, kiedy on jest wygaszony, no to fajnie to wygląda, aczkolwiek kiedy już odpalimy wyświetlacz, to widać te grube, czarne ramki, które mogłyby być po prostu widoczne w kolorze rose gold. Według mnie to po prostu szpeci ten telefon. Na froncie znajdziemy też podświetlane przyciski funkcyjne też w kolorze różowym, fajnie to wygląda, a także diodę powiadomień wielokolorową. Z tyłu znajdziemy czytnik linii papilarnej, który jest wykonany bardzo ładnie, tak jak wcześniej wspominałem, ze szkła. On jest szybki, nie musimy najpierw odblokowywać ekranu, wystarczy dotknąć i bardzo szybko i precyzyjnie odblokowuje nam telefon ten czytnik linii papilarnych. W froncie znajdziemy wyświetlacz wykonany w technologii IPS LCD o rozmiarze 5,5 cala i o rozdzielczości Full HD, czyli tak naprawdę standard jak na obecne czasy. I muszę powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo dobry wyświetlacz, nie mogę się tutaj absolutnie do niczego przyczepić. Jest świetne minimalne, jak i maksymalne podświetlenie, kolory są bardzo dobrze nasycone, choć mogłyby być lepiej, wydaje mi się, że na przykład Redmi Note 4 czy Redmi Note 3 Pro mają lepiej te kolory nasycone i jest lepsza jakby konfiguracja tych kolorów. Kąty widzenia czy kontrast jest naprawdę ok, nie mogę się tutaj przyczepić, jeżeli chodzi o jakość wyświetlanego obrazu. W ustawieniach, jak to już na obecne czasy przystało, możemy sobie regulować, jak te barwy mają być wyświetlane, czy też ciepło, czy zimno i tym podobne. Za wydajność tego urządzenia odpowiedzialny jest MediaTek Helio X20, czyli procesor 10-rdzeniowy, wspierany przez grafikę Mali T880 oraz 4 GB pamięci RAM. Grafika może nie jest najmocniejsza, ale daje sobie radę z grami 3D, a telefon na co dzień naprawdę działał wyśmienicie i bardzo szybko. Po wyczyszczeniu pamięci RAM mamy około 2 GB wolnego, także dość sporo. I telefon naprawdę działał szybko, sprawnie i te 4 GB pamięci RAM robią naprawdę świetną robotę. Dzięki niej możemy sobie trzymać dużą ilość aplikacji w pamięci RAM, przez co po prostu one nie ładują się ponownie i korzystanie z tego telefonu jest dużo przyjemniejsze. System to Android 6.0 Marshmallow z autorską nakładką EUI od Lekko i ta nakładka zmienia zdecydowanie wygląd naszego Androida, aczkolwiek nie wnosi dodatkowych czy innowacyjnych funkcji, o których warto mówić. Taką najważniejszą funkcją, znaczy zmianą jest to, że mamy tutaj belkę z powiadomieniami, a szybkie akcje zostały przeniesione do ostatnich aplikacji. Kiedy naciśniemy ten przycisk, uruchamia nam się panel z ostatnimi aplikacjami, szybkimi akcjami, sterowaniem jasnością ekranu, czy też takimi najważniejszymi aplikacjami jak kalkulator, latarka, czy aparat i tym podobne. Warto też wspomnieć, że system jest przetłumaczony na język polski, ale często jest tutaj dużo wstawek z języka angielskiego, co zresztą widzicie pewne na przebitkach. Jest to 150% polskiego, 50% angielskiego, a jeżeli chodzi o sam system, no to po wyjęciu z pudełka on już jest gotowy do pracy, czyli mamy od razu wbudowane tutaj usługi Google'a. Nic nie trzeba się martwić, że nie będzie działać i trzeba coś dodatkowo instalować. Z tyłu
urządzenie znajdziemy 21-megapikselowy aparat, który wystaje ponad tą budowę dość znacznie. Wspierany on jest przez podwójną diodę doświetlającą, a jego przysłona to f2.0. Z przodu znajdziemy 8-megapikselowy aparat. Sama aplikacja jest bardzo przejrzysta i przyjemna dla użytkownika, aczkolwiek zabrakło mi tutaj ustawienia, żeby zdjęcia były wykonywane w formacie 16:9, ale pomijając już to, możemy sobie na panelu głównym włączyć lampę błyskową, czy też wybrać jeden z czterech trybów, jak panorama, fotografia, wideo czy slow motion. Możemy też nakładać filtry nakładane na żywo, a przesuwając palcem w lewo od tych kategorii, możemy sobie ustawić, jaką chcemy scenerię, tryb piękności, czy też zdjęcie w formacie 1:1, może tryb nocny, bądź też tryb HDR. W ustawieniach możemy sobie regulować manualnie np. ISO, balans bieli, kontrast, ostrość, czy też saturację np. Same zdjęcia jak na tą półkę cenową są naprawdę niezłe, to muszę przyznać, tym bardziej, że te 21 megapikseli robi robotę. W ciągu dnia jest uchwytywana bardzo duża ilość szczegółów i to jest bardzo duży plus. Zdjęcia naprawdę są jak na Chińczyka, tym bardziej to już bardzo dobre i zauważalnie lepsze niż np. w Xiaomi Redmi Note 4. Ale kiedy już są gorsze warunki oświetleniowe, no to czuć, że jest to średnia półka. Tutaj telefon w żaden sposób nie zachwyca, nie mogę tutaj powiedzieć żadnego pozytywnego słowa. Po prostu jest dużo szumów, jest dużo mniejsza ilość szczegółów. Po prostu tak jak na średnią półkę przystało, jest tutaj bardzo podobnie jak u konkurencji. Na szczęście filmy, jak już telefon filmuje, jest to 16:9 przy Full HD. Jest też 4K na 16:9 i HD. Teraz zobaczymy, jak autofokus działa. No widzę, że on w ogóle nie działa. Teraz nacisnąłem, żeby złapał ostrość na mur. Także niestety jest to manualnie. Nie chcę tu autofokus automatycznie łapać. Możecie zobaczyć, jak telefon filmuje, jak sobie radzi z ekspozycją. Teraz idę normalnym tempem. Jak to wszystko działa, ponieważ nie ma tu ani elektronicznej stabilizacji, ani optycznej. Myślę, że to dość nieźle wygląda. Na dole znajdziemy pojedynczy głośnik zewnętrzny, który gra standardowo jak na telefon. Tu nie ma się nad czym rozczulać. Nie ma jakiejś nadto dużej rewelacji jak w Axonie 7C. Ale kiedy już podłączymy słuchawki pod jacka 3,5 mm, nie ma jacka 3,5 mm, musimy skorzystać z przejściówki zestawu z USB typu C na jacka albo ze słuchawek na Bluetooth. Ja korzystałem z tej przejściówki i kiedy już podłączyłem słuchawki pod tą przejściówkę, którą podłączyłem pod USB typu C, to telefon gra naprawdę nieźle, aczkolwiek ten dźwięk jest troszkę jakby zbyt metaliczny, czyli jest zbyt mało niskich i średnich tonów jak dla mnie, jest zbyt dużo wysokich. Telefon gra głośno i ogólnie czysto, dobrze, ale nie jest to najwyższa półka, jest to, no jak sam telefon jest ze średniej półki, jest ten dźwięk, jeżeli chodzi o audio. Warto też wspomnieć, że telefon gra naprawdę głośno. Jeżeli chodzi o aplikację muzyki, ta jest prawie że w pełni chińska, częściowo angielska. Nie ma też tutaj equalizera, żeby sobie podbić wybrane przez nas dźwięki, także warto się zainteresować jakąś inną aplikacją ze sklepu Play. Preinstalowana jest też aplikacja Muzyka Play. Jeżeli chodzi o komunikację łączną, no to Leko nie obsługuje niestety pasma 800 MHz zasięgu LTE, ale tak jak ja mówię, w chwili obecnej w Polsce my tego nie odczujemy jakoś nadto. Ja osobiście tego nie odczuwam, może za parę lat będzie to bardziej odczuwalne. Jeżeli chodzi o samą jakość rozmów, nie byłem naprawdę bardzo zadowolony. W dodatku telefon obsługuje dual SIM, czyli możemy sobie mieć dwie karty SIM w rozmiarze nano włożone do naszego telefonu. Często mediateki też mają problem z lokalizacją, tutaj nie było tak źle. Telefon dobrze mnie nawigował, choć dużo jako nawigacja z tego telefonu nie korzystałem, bo nie miałem akurat okazji. Ale jeżeli chodzi o lokalizację, to też telefon szybko łapie fixa i tak jak mówię, ja osobiście nie spotkałem się tutaj z żadnym problemem. Bateria to 3000 mAh, czyli ponownie tak jak wyświetlacz, standardowa półka, ale naprawdę byłem zadowolony z tej baterii. 4 godziny włączonego ekranu, taki mój średni rezultat, lepiej niż na przykład w Xiaomi Mi 5S, który ostatnio testowałem. Także jeżeli chodzi o baterię, byłem zadowolony, tym bardziej, że jestem prądożernym użytkownikiem, czyli ciągle włączone tylko i wyłącznie LTE i duża ilość aplikacji z ciągłą synchronizacją danych. Podsumowując i reasumując, Leko Pro 2, czyli LX620, kupicie za około $220 w sklepie gearbest.com. Link umieszczam Wam w opisie pod filmem i jak będzie jakiś kupon, to też go Wam tam umieszczę. I muszę przyznać, że ten telefon jest naprawdę bardzo fajną alternatywą dla Xiaomi, bo ten telefon po pierwsze jest egzotyczny i nietuzinkowy, rzadko spotkamy go na naszych ulicach. W dodatku jest świetnie wykonany i świetnie wygląda w tym kolorze Rose Gold, na pewno kobietom się spodoba. W dodatku 4 GB pamięci RAM w tej klasie cenowej urządzeń nie jest to jakiś tam standard, to jest raczej ponad standard. I telefon bardzo fajnie śmigał, bardzo szybko i dobrze mi się z tego telefonu korzystało, choć szkoda, że system nie jest jakoś dobrze przetłumaczony na język polski. Niezły aparat, jak na tą półkę cenową, choć też mogłoby być lepiej. Naprawdę niezłe audio, no i szkoda, że w tym audio niestety nie znajdziemy tutaj jacka 3,5 mm. Jeżeli chodzi o ten telefon, naprawdę dobrze mi się z niego korzystało, na pewno nie byłby to mój pierwszy wybór. Mam zamiłowania jakieś, nie wiem, do OnePlusa czy do Xiaomi,
Ale jeżeli zastanawiacie się nad tym urządzeniem i nie jesteście pewni, załóżmy, że to będzie jakiś chiński szajs, no to mogę Was uspokoić naprawdę. To jest fajne urządzenie i bardzo dobrze mi się z niego korzystało. Dajcie znać, co Wy sądzicie o Leko, czy według Was lepiej kupić Xiaomi, czy bawić się coś tak egzotycznego jak Leko, choć już to nie jest nadto egzotyczna marka, bo w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych jest już oficjalnie, także myślę, że będzie coraz to lepiej. Z tego co wiem, Leko ma coraz to większą sprzedaż telefonów. Naprawdę ta firma rośnie po prostu na naszych oczach. Dajcie znać, co Wy sądzicie, czy wolicie Leko, czy Xiaomi i ogólnie, co sądzicie o tym telefonie. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, bo to zawsze motywuje. Jeżeli nie, no to łapkę w dół, ale daj znać w komentarzu, co jeszcze mam poprawić, żeby te filmiki były lepsze. Jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi filmami, zasubskrybuj mój kanał. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, cześć i do następnego razu. Jeżeli chodzi o kolejne testy, no to na pewno, tak jak wcześniej mówiłem, Mi 5S Plus, to już jest kolejny dzień, który testuję ten telefon i naprawdę jestem bardzo, ale to bardzo w nim zakochany. To jest najlepszy telefon od Xiaomi według mnie, jaki kiedykolwiek testowałem, jeszcze bardziej się w tym utwierdziłem, chociaż mi się jakoś na to może z wyglądu nie podoba i nie ma czytnik z tyłu, a mógłby być z przodu, ale naprawdę świetny, świetny telefon. Będzie też Google Pixel, niestety do mnie nie przyjechał w weekend, podejrzewam, że będzie w poniedziałek. O Mi Note 2 i Mi Mix postaram się, no i kiedy wrzucę tutaj recenzję Mi 5S Plus czy Leko, które jeszcze ja nie wrzuciłem, ale wrzucę, no to na pewno będę tutaj rozmawiał z Gearbestem, żeby były kolejne urządzenia. Możecie dać w komentarzu swoje propozycje, jakie chcecie jeszcze telefony zobaczyć na moim kanale. Jeżeli nie będę mógł dostać ich, no to na pewno je kupię, bo po prostu robię to, co lubię. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, pozdrawiam, cześć i do następnego razu.